King Scorpion, wybierz, wypożycz, tak. Okej. I on mi już zjadł kasę. King Scorpion. Koniec tematu. Tak to właśnie wygląda. I teraz jak mamy King Scorpiona, to trzeba nic, tylko rąbać drewno, bo on jest tak drogi, że nam się nie opłaca. Nawet mi się nie daje po streamować, nie opłaca. W ogóle jedno co powiem, tylko drewno powinienem obrabiać. Na jaki czas to się wypożycza? To się wypożycza na ile chcesz, tylko się płaci 30 tysięcy dniówki. Więc trzeba rąbać. Patrz, nasza wierzba brzozowa tu rośnie. Trzeba było z tego zrobić jakiś napis. Tu można było narysować coś z tego. Co za maszyna tam? O Boże, to jest ta sadzarka do drzew. O właśnie, jakby tak drzewa nasadzić. Kurde, w sumie trzeba było... A nie. Czekajcie, gdzie to jest ten las, bo ja już nie wiem. A tam... Nie. Jak ogarnęliśmy temat zarobków? No tak, żeśmy ogarnęli, że skorpion się opłaca, tylko trzeba naprawdę szybko robić. Owieczki będą, jak już musimy najpierw, mi się wydaje, tak kupić skorpiona na własność. Jeszcze zarobić i zarabiać im kasę i wtedy owieczki już można, wiecie. I inne zwierzęta. No bo tak to nie mamy, wiecie, no nie stać nas, żeby kupić teraz sprzęt do owiec. Nie. No już żeśmy za dużo zainwestowali w drewno. Mamy tą naczepę taką drewnianą, mamy przejściówki, mamy widły i tak dalej. Nie, wszystko mamy pod przemysł drzewny i raczej na razie nie będziemy tutaj kombinować. Bo inaczej no, zbiedniejemy. Czy będzie... no, Bonkol ma się gdzieś pojawić, tam widziałem, Simon też się odzywa na Facebooku, tam żeśmy gadali, że też wbije. Więc no, Simon wczoraj fajnie wyczaił, bo robił, zbierał tutaj skraweczki i inne takie, to wszystko co nam tu zostało, zbierał bez tego. Bez tego skorpiona, tak? Ciął normalnie ręcznie i ładował traktorem. Jest to jakaś myśl, na pewno taniej wychodzi, nie? Czekajcie, bo ja bym chciał go... A jak się prostuje tą dłoń w przegubie? O właśnie, tak. Okej. Zobaczymy, czy nam się uda jakoś z sensem to robić. Okej. Teraz trzeba czujnie, bo jak źle pokręcimy, to będziemy mieli krzywo drzewo i... No i zjebałem. No trochę zwaliłem, musimy je przesunąć, najlepiej dupką je przesuńmy. O właśnie, teraz trochę przodem. No, powiedzmy. Kurde, ale powiem wam, że to chyba... Chociaż... Simon na 8 metrówki kroił, ale czy 8 metrówka będzie dobra? O kurde.
fuck, poprawiłem drzewem i teraz mam problem, nie? Yes. Nie wolno tak kombinować z tym drzewem, bo to później źle, kurde, wyjdzie. Dobra, jeszcze jedno kółko zrobimy. Wąkol się dołącza. Jest. Synchronizuje się. No, synchronizuje się, Bąkol, coś się, kurde. Oh, fuck. No, kurde, powiem wam, że było blisko. Nie wiem, czy tego się będzie dało złapać jeszcze. Jak myślicie? Dobra, ja nie będę tyłem już ich łapał, już wolę tyłem podjeżdżać i ten. A przodem jednak łapać. No właśnie tak. Czy ja to drzewo teraz chycę? Dzień dobry, cześć i czołem. No, cześć, Simon. Siemaneczko. Bąkol wbił na serwer i drzewo mi spadło z tego. Dzień dobry. Wiesz, Bąkol, no wbiłeś na serwer i w tym momencie dokładnie drzewo bokiem wyleciało, nie? I czy to, co to oznacza? Czyli Janek, już znowu nie masz dobrego humoru, tak? Mam dobry. Powiedzcie mi, jak ten... Jak... Ja już streamuję na NVIDII, także nie zdradzajcie naszych tajemnic tych takich. Dobra, może traktorem się komuś uda to. Dobrze, ten. Dobrze. Ja zaraz tutaj ruszam. Jak coś, to Simon, tak. Weź ten i może nam jakoś narzuć to drzewo, co? Dobra, już ogarnę temat. Mistrz kierownicy. Dobra, to teraz tak, powiedzcie mi, ja jak pieniądze, a nie mogę zobaczyć, na której zakładce, Janek, się hasło pokazuje, jak chce na escape sprawdzać? Nie, któryś tam blisko, nie wiem, trzecia od tyłu, czy coś takiego? Ale ja u siebie nie widziałem, chyba że jestem ślepy, to nie wiem. Stary, to ja muszę coś zrobić teraz, czekaj, Simon, wyładujecie, mówicie, że tak najlepiej, a skorpionka chcieliście wziąć, jest skorpion. No jest skorpion, jest. Dobra, skorpionek, to ja bym się też czym zajął, tylko nie wiem. Nie wiem, jakie są wolne. Jak tam pola? Może zobaczę pola, czy ktoś porobił. Porobiłeś, Janek, wczoraj? Z polami nic nie zrobisz, bo nie ma czasu. A to ja ziarnem coś porobię, jadę je zawieść. Możesz spróbować je zaorać, to jedno tam i ten. Traktuję traktorka, no to... Ale nie, bo nie za blisko, Simon, mamy ten, wiesz? Ja bym go ci jeszcze przestawił, bo tak postawiłem za blisko, to nie mam się gdzie prostować, nie? Już, poczekaj. Próbuję to drzewo teraz przywyprostować jakoś. Czekaj, tu jest zasiane, ale nie jest spryskane, nie? Ale nie podjeżdżaj, nie, na pewno mi nie podjeżdżaj tym, jak coś to zjedź na dół po prostu. To właśnie to chciałem ci zrobić. Aha, odjechać, dobra, ale stój już. Będzie dobrze. No może nie do końca. Dobra, będziemy musieli działać. Okej, jest. Ja jestem zawsze na minusie, no niestety, takie życie. Ja też mam minus 1 euro. Tak o nas szef dba, no. Co wy znów się mnie czepiacie, no kurde. No po prostu, no, a myślisz, że to jest przyjemne tak, kurde, nie mieć ani grosza w portfelu, a nawet długi? Mówię wam, że ja dokładam do was jeszcze. Ja. Dobra, jest każdy to równo? Szef tak mówi. Lepiej nie będzie. Zasłonię tylko, zobaczę coś. Ej, czy mi się wydaje, czy za każdym razem, kiedy ja tą grę zrestartuję, to głośność mi się zmienia, na przykład. A, właśnie, faktycznie. Nic no. Nie widzę. Ja znowu radio mam głośno, znowu mam pojazdy głośno. Dobra. Tak, mi skakuje na jakiś poziom, kurde. Nie wiem, jakiego okresu. Dobra, już. Idealnie to robię. Co się dzieje, że nie ma live'u? No przecież jest live, halo.
No, bo to są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, że trzeba odświeżyć stronę, no. No tak? Jest tak. Moi drodzy, najlepsze jest to, że każdy taki... Ja na ósemki tnę teraz. Wydaje mi się, że im dłuższe, tym więcej kasy się robi. No, tnij na ósemki, nie zmieniaj tam. Ja też potem stwierdziłem, że nie będę kombinował. Najlepiej. Janek, to nie jest spryskane. No, tam trzeba super... A ty super pracownika zawsze wynajmujesz. No tak. Cenię sobie. Szanuję sobie czas. Szanujesz sobie swój czas? No to dobra. Wejdźcie, wyjdźcie ktoś na chwilę z pojazdu, ja tam do was chcę. Okay. To Simon nie wyskoczy, no jest, bo ja dobra, jestem trzymam. Już, dobra. Dobra, ja tutaj nadzorkę robię, tak zwaną. No to panowie, no to tutaj, jaki jest raporcik dzisiaj? Czy już było coś zarobione, coś odwiezione? Nie. Ja wszedłem dokładnie równo z tobą. A Janek, a powiedz mi, czy my będziemy kontynuować nasze marzenia w celu... zbioru, a nie, my nie chcieliśmy na zwierzątka. No chcieliśmy, ale jednak stwierdziliśmy, że... Czekaj, czekaj! Czy ten skorpion jest wypożyczony czy kupiony? Nie no, wypożyczony. Pożyczony. A czy my zbieramy do kupienia, tak? Skorpiona? Tak. Ile kosztuje? Pół miliona? Czy ile? Oh fuck. Ile kosztuje skorpion? Skorpion ile kosztuje? 300 coś. 300 tysięcy. Dobra, patrzcie, no czy już, mi. Patrzcie, bo ja no. Nic nie widzę. Chyba jest dobrze, czekaj, nie? Ja ci powiem, czekaj, no jest bardzo dobrze, ale ja bym niżej zrobił trochę, bo to. No to może to już nad barierkami. Wiesz co, ja taką metodę wczoraj opatentowałem. Uważam, że jest dobra, czyli że zaczynasz ciąć wyżej, ale obniżasz w trakcie. Coś bokiem zaczyna no to iść, co? Poszło bokiem. To, no wiesz co, myszką w prawo przesuń. Tyle? No tyle. Mówię ci to. Kurde, idzie bokiem jeszcze. No to Mongol, no to się pytałem ile. Ja nie widzę, bo mi krzaki wszystko zasłaniają, rozumiesz? Albo ja mogę się wycofać. Spoko. On ci pomoże, spoko. Mógłbym wyjść jak coś i po prostu. O fuck! Uważaj. No spokojnie, ja tym trzęsę, żeby wiesz, idzie dobrze. To układało. No, on się układa. Krowy do wydojenia, ale to Goniu podobno będzie się zajmował krowami, wiecie? No. Krowy to jest Gonia domena, bo on się zna na tym, bo on szkołę krowę kończył. I teraz nie żartujemy. Goniu wpadnie, to wam powie. No. No to powiem wam tak, ja czekam tylko aż... Możemy coś wypożyczyć jeszcze. Nie, nic nie wypożyczę, ja traktorem podjadę. Ja będę jeździł, pomagał wam, ale... Tu no czekaj, pole to... Znów będziemy 200 tysięcy zarobimy, a 100 tysięcy 50 wydamy. Dobra, ale to ja bym zobaczył, czy teraz po tym rekonekcie mogę upgrade'ować ten, skustomizować tego drugiego traktorka. No ja nie wiem, czy go nie... Moim zdaniem nie, on jest mniejszy, wiesz, ale możesz sprawdzić. Ale nie no, chcę sprawdzić, bo mnie to, wiesz, po mnie... pamiętam po prostu ciągle o tym. Że taka sytuacja miała miejsce. No odsuń się. Tak jak chcę wepchnąć te belki głębiej. Na pierdziele. Taki już. Paseczek, no dobra. Poczekaj jeszcze raz. Nie, 230, no ja miałem dużo pieniążków, ale ja wczoraj miałem 20 tysięcy, tylko ja to myśmy sobie to przekazywali jak wychodziliśmy, bo tam na tego skorpiona zbierają. Wiecie? Wiesz co, ja ci mogę weź mi popchnij, wyprostuj go. Wyprostować. No właśnie, wyprost. Kurwa, no nie w tą stronę czekaj. Zupełnie. Dobrze, spokojnie, zaraz to skoryguję. No, skorpionek to jest dobry sprzęt. No. O, jeszcze, o, jeszcze, dobra, jest git, stój. Tutaj teraz porobimy. Dobra, ciachek. Czekaj, muszę go trochę wyżej dać, tak mi się wydaje. Tylko właśnie mówię ci, na początku tniesz, masz wyżej, ale przygotuj sobie wciśnięty mi lewy przycisk i jak zacznie ci już ciąć, to obniżaj. Wtedy, mówisz? Wtedy po prostu, wiesz... Ale ja nie mogę obniżyć, bo jak obniżę przy lewym, to mi to wyjedzie w moją stronę, bo ja nie stoję tak równo. Kurwa. Czekaj. Znaczy wiesz co, bardziej chodzi o to, że ono po pierwszym cięciu się przestawia to drzewo. Dobra, no to ja ci też będę... Weź mi popchnij znów. No jeszcze, dobra. No niech będzie.
Tu taki ładny porządek był. Ale ledwo poszło, dobra. No, dajesz jeszcze. Euro na sekundę ucieka, no tak czasem bywa, no. Coś jest tu nie tak z tym. Wczoraj tak się nie działo. No, pchaj. Zmieni ramię. Ale ty nie pchaj tego do mnie do przodu, tylko w bok. W ogóle pod zupełnie innym kątem to popchnij. Nie, bo... No puść, odjedź. I obniż teraz. Odjedź. To łychę. Nie, bo to się przesunie wtedy. No ale musisz odjechać. Ja zwalniam pracownika. Znij, mówię ci. Będzie dobrze. No, spryskiwacz ma, są takie spryskiwacze pewnie jeszcze większe, tak mi się wydaje. No i nie zniknęło drewno, mimo że miałem na 8, a było krótsze. Zobaczymy. No zajebiście, dobra. Czy ja ci tu mam, Simon, naciąć takie niższe, żebyś się nimi bawił? Krótsze. Nie, ja mam tu jeszcze do zebrania jakieś, wiesz? Tu coś tu leży. Coś mi tu nie pasuje, wiesz, z tym drzewem. Jakieś takie miejscowe by trzeba było znaleźć, żeby to drzewo się samo prostowało, wiesz, jak się podjedzie z nim. A tu jest jakoś tak, że ono wiesz, ja pierwsze cięcie robię prosto i każde kolejne już mi się przesuwa. To wiesz, możemy się zmienić na chwilę, ja zobaczę, czy też mi tak się najlepsze dzieje. Najlepsze. Simon, ja widziałem wczoraj, że ci się tak za każdym razem ale... dzieje, nieważne czy za pierwszym, czy za tym. No to kurde... No popatrz na to drewno, stary. Czy taką przyczepkę chociaż raz wczoraj ułożyłeś? Tak, ułożyłem. Jak ciebie jakbyście mieli drugą przyczepę, to jak odwozicie, to... No coś w tym jest, tylko że odwożenie trwa sekundę. Ale nie, no właśnie nie trwa. No można kupić, one 17 tysięcy, za to weź teraz. Simon, ja ci dam kasę teraz. No to ja będę jeździł tylko, a wy będziecie ładować. No, aż tak szybko to nie działa, Bąkol. No jak to nie działa tak szybko? No nie działa. To jak wy to robicie? Jaką wy wydajność macie? Dobra, babo. Simon, ja ci dam, 50 tysięcy ci dam. Kup drugą taką przyczepę i podczepkę pod traktor. Dobra, to czekaj, gdzie jest ten traktor drugi? Daj mi się, Bąkol, zrespić w tamtym traktorze. No, dawaj. Tylko, że ja ci go zabiorę, rozumiesz? No, ale ja chciałem dojechać. Po co tu przyjechać? Ja chciałem jechać z nim do was. No to zresp się w tamtym w takim razie, no, ja dojadę do sklepu, wiesz? Gdzie ty w ogóle tutaj jesteś? Aha. Dobra. Dawaj, Jasio. Jakbym ci podniósł drzewo i by równo szło ten tył, czy to tak nie działa? Nie. Nawet nie chodzi o to. Nie, nawet go nie dotykaj, proszę cię, nie dotykaj nic. Bo jest dobrze. Jak mi się w połowie gdzieś nie jebnie na bok, to powinno być ok. A czemu to jest. Czemu to nie jest ósemeczka? To są ósemki? To są ósemki. No tak właśnie wyglądają, jakby były krótsze. To są ósemki. A gdzie my mamy. Ty, a gdzie mamy ciężarówkę? Dobra. No oddane. Dobra. No nic, Bąkol, jedziesz z tym, bo to już jest za dużo. Tak, podczep traktor i zapnij pasy i jedziesz z tym. Ja kupiłem to. To jadę. To Janek, ty tam przyszykuj już miejscóweczkę. Pasów nie zapomnij. Ciężarówka kupiona. A ja zapnę dopiero wieżek. Masz? Czekaj. Patrzę, jak tu są pasy, bo jest... Pasy są tu na czym? Na LC? Na E. Ale jaka ciężarówka? My ciężarówki nie potrzebujemy, tylko bagażnik, nie? Żebyś miał aktywną przyczepę, wiesz? Bo ona to składa się z Simon, my nie potrzebujemy tej ciężarówki przedniej. Nie mów mi, że ją kupiłeś. Nie kupiłem, co ty? No mówisz, kupiłeś, że ciężarówkę wziąłeś przy tym gdzieś. Nie, że została oddana, bo się Bąkol pytał, gdzie my mamy ciężarówkę. No bo nie było, nie? No nie było, nie ma ciężarówki, bo ona drogo kosztuje, a to się do traktora da przyczepić. No nie, no teraz... Słuchiwo, subek był. Kurc, dzięki za subka. Trzeci dzień na farmie, no to kurde, jakaś gospodarność by się przydała, tak? Żeby nam pieniądze nie uciekały. Dzięki, kurc, za suba. Simon tylko o uciekaniu pieniędzy. Mi się wydaje, że Simon podbiera i tak gada tylko, wiesz, żeby zmyć z siebie podejrzenia. Ty, co to jest te energetyczne? Ty, to rośnie. Rzeźba rzeźba. Wierzba. O, fuck, się przewróciłem. Dobra. Aha, tylko że traktorem trochę ciężej niż z przyczepą, wiesz. No ale ty masz tylko wjechać do tyłu, tyłem, do wody. Wiem. Do ale z zapiętymi pasami, on też tak się sprzeda wszystko. Dobrze, no. To był jakiś bug, słuchajcie. To z tą kustomizacją. Mogłem skustomizować ten traktorek drugi. Bąkol sprzedaje. Poszło wszystko. Co, wszystko poszło, to ja nic prawie nie zarobiłem. Ile żeśmy zarobili? Ile zarobiłeś, Bąkol? Ty powinieneś widzieć. Ja miałem na minusie mocno, 6 tysięcy. No to żeśmy po 7 tysięcy, prawie 6 tysięcy na łeb. Czyli 18 tysięcy żeśmy zarobili. Dajesz. Dobra.
Jadę. Tylko, że musimy mieć dwie przyczepy, bo ja stoję teraz i nic nie robię, nie? No już jest przyczepa, ja zaraz ją przywiozę. Tylko wiecie, co wam powiem? Nie wiem, czy ja nie mam słabszego traktora. Czy my jeden jest mocniejszy, jeden słabszy? Ty masz mocniejszy teraz. No ale to czuć jednak, że przyczepa jest taka krótka. No to dlatego będziesz jeździł tym, a przyczepa będzie tu stać druga, nie? Jak ty będziesz jeździł, to... Ale wiesz, jak nie dajesz rady, to spokojnie masz tutaj zastępcę. Kurde, nie wiem, czy tu potem pod Kerschera nie będziecie musieli podjechać, no bo to... F jednak... Widzę, jak Wąkol tam jedzie. Podupcone to... Ten sprzęt jest ładny. Nie no, Skorpion ładnie jedzie, tylko mówię, to jest... Wynajęcie tego Skorpiona strasznie kosztuje, zresztą możemy spojrzeć na finanse nasze. No musimy... Musimy to dobrze teraz pilnować tego, panowie, bo to jest kluczowe. I przecież dzisiaj na razie jesteśmy koszt wynajmu minus 34, ale żeśmy już drewna sprzedali za 45. Jejku, jak on podjeżdża na pustym, stary, patrz. No ta pod górkę ma problem trochę, ale dasz radę. Bąkol, jedziesz tu do mnie. Tu do mnie aż. Dobra. I nawracasz. Albo do, wiesz co, ja sobie ustawię, okej? Okay? Daj. A może ja ci ustawię, bo wiem jak chcesz? No dobra. Tylko nie w prawo, nie, właśnie nie w prawo, nie w prawo, w lewo musi być bardziej. Ona musi się skręcać, jak ja patrzę to na ciebie. Ja nie w które lewo. O, te, właśnie te. Tak, o właśnie tak, tak. No, ale jak nie ty? Tak blisko, a, musisz nią dalej, ale pod tym kątem, ale takim typu 3 stopnie, 5 stopni. To wiesz, jak ty nie masz na przykład co nie, robić, za blisko to jest, Wąkol, bardziej w dół musisz zjechać, to jeszcze 20 nacząć, metrów. Ja już mam dosyć, jak stary, jak to się obkręca. No tak, tak, o i jeszcze leciutko do przodu, w lewo wiesz, tak jakby, leciutko, że kilka stopni w lewo, bo o, ale nie w tył, no do przodu. Tak? Zrób duże kółko po prostu. W lewo, no wiesz co, to jest lewo, ciągle w prawo. No kręci, dobra, ja nie wiem, czy tu twoje a gdzie, no twoje lewo, no lewo, lewo jeszcze. Ale to i tak, jak będziesz cofał, jedź do przodu i w lewo, Bąkol, proszę cię, przejedź 3 metry. Jeszcze, już stop, dobra. Czekaj, bo są coś sobie... O kurde, aż mi się odpięło drzewo. Jakie podpiąć z powrotem? No musisz położyć musisz to tak przytulić, jakby... przytulić to na leżąco i B jeszcze raz. Ale musisz tak, jakbyś chciał objąć, jak lewo stoi, to jest nie? Prawo, no. No ale jak ja mam to zrobić? To się tak nie da, wiesz, przytulić go. Właśnie, że tak ja robiłem. Janek, jak ja to zrobię wczoraj, a ty nie zrobisz... Tak, zrobię to do przodu. No to musisz zrobić już, nie? Bo wysiadłem przypadkiem z tego i dasz. Ja to ci mogę chwycić. A nie, to jak już chwycę, to już muszę ja się tym zająć. No dobrze, dobrze, i teraz X. A nie, otwórz B. Nie, i musisz co? Podnieść, minimalnie podnieść, nie jest to na drzewie, nie jest to na drzewie. Twoje i w prawo troszeczkę musisz od... Teraz już jest, o, i teraz dobrze, do przodu, już się przytula powoli. Niżej, musisz w dół i teraz przytul do przodu. Do przodu, o, dobra, mam. Jest. A ten kawałek wezmę ręcznie. Nie wiem, czy mi się teraz uda tu... A gdzie jest do wycinania pieńków? W bazie naszej? Idę zobaczyć, gdzieś gdzie jest. Gdzieś to musi być, wiesz. Chyba tak, chyba tam to zostawiłem. No, ale to już tego nie przywiozę niestety. No ja jadę. Dobra, ja tu przyczepę odczepiam. No i ładuj tam te belki. Tutaj na zboczu jest sporo. A czemu to się tak odczepiło? O surde. No, a to niepotrzebne jest teraz, nie? Simon, postawiłeś mi bardzo chujowo tą przyczepę. Weź ją wyprostuj tutaj gdzieś na drogę. Jasiu, ciszo. No, bardzo słabo. No jak ja mam, na jakiejś górce takiej nie wiadomo, no jak ja mam tam wsadzać? To już się zmienimy, ja wsiadę do Skorpiona i dam radę. Nie. Ty ale wczoraj pół dnia siedziałeś na Skorpionie, zaraz ale ja się pobawię. Obiecuję. Bierzemy drugiego Skorpiona na dwa paty jedziemy. Czekajcie. I Bąkol tylko będzie ten. No ja będę te takie co pozostałe tutaj, ja będę je ładował w miarę możliwości. Strasznie to jest upierdliwe, że co się zapakuje do tej przyczepy, to no się cholera, grzewo przestawia z powrotem. Tak. Czego nie ma? To gdzieś zniknęło, czekaj, gdzie jest garaż? Muszę to zrespić chyba. Nie wiem, gdzie jest ta... A to weź to na mapie, tam gdzieś poprzestawię i powinno się znaleźć, nie? Dobra, no tak nie wierzę. Jest ósemka. Dobra, niech wejdzie, mam nadzieję, że wejdzie. Zajebiście, dobra.
roku jest porzucone to. Ale mnie wkurza tam fizyka, że jak coś nie jest minimalnie, jak to idealnie leży płoda na ziemi, to ją bardzo ciężko, on nie wchodzi pod to. Ta, że szybcem nie możesz wsunąć się. Muszę tak, nawet jeżeli opieram o coś, nie, to też nie umiał wskoczyć. I to nie jest prawdziwość, słuchajcie. Nie taką prawdziwość sobie wyobrażałem. Bo już mi to przeszkadza ten helper. To masakra. Górki jakieś, jak to z tych górek mi zjeżdża, to mi się zaczyna to drzewo krzywić. Górki, ogórki. Znaczy wiesz, że ja podjeżdżam pod tą przyczepę niby prosto, a nagle jest jakaś górka po drodze i centralnie to drzewo bierze i przestawia. To mogą być górki, ogórki. Czym się różni farming 17 od 16? Wiesz co, ja nie grałem w 16, tutaj są chłopaki, nie było chyba 16, była 16. To oczywiście. A nie było 15 to... po prostu? Bąkol, zahaczyłem o ciebie, proszę cię. Przepraszam, 15 i 16, no. Poczekaj. Przepraszam, bo się zagadałem. Ja jebie, weź to. Dobra, ja to, dobra, ja to zrzucę. Po której stronie? Po mojej to jest stronie. A ty tego nie widzisz? Nie, po mojej stronie to wyglądało, że jest po twojej, naprawdę. Nie, w tą końcówkę, w tą górną, co tak wisi, no. Taka, bo to jest skomplikowana maszyna myszkowa. O. Dobra. Trzeba tą przyczepę przestawić, nie? Ta górka, która jest przed tym, powoduje, że to drzewo się ciągle kręci, tak mi się wydaje. Dobra. Że gdyby... Ja tam zaraz przyjadę. Że gdyby ta przyczepa stała bardziej na prostym, to ten... A daj no raz spróbować. Raz, proszę cię. Nie, Simon. Raz. Nie, ale Simon, ty wczoraj wszystkie te drzewa i każda twoja przyczepa wyglądała tak, jak teraz to moje jedno drzewo. No, wypadło. Ale to właśnie... A później przez 3 godziny te poprawki zbierałeś z całej okolicy i próbowałeś to z powrotem wrzucić. Ale sprawdźmy raz. Ja się nauczyłem. Mówię daj Simon kołowy. Szefie, no. Nie, jeszcze muszę z przyczepy zadać. Niech on się chociaż skorpion zwróci. Pół tej góry po prostu ja wyciąłem, no sam, własnymi rękami. No, ale ile to godzin trwało? No ale no nieważne, ale jaki wysiłek. Niedoceniony. Patrz. Panie! Ja tu jadę. Ja tu zawsze można wziąć drugiego skorpiona. Tylko czy my to nie wytniemy pół lasu przez to. Mam tym odjechać czy nie, bo tyś tam coś narzekał. Czekaj, chcę poprawić. Wiesz co, nie no, jeszcze to zbieram. A tak czy siak będzie, najlepiej by było nią odjechać i ten. Poczekaj, ja poprawię to drewno. Nawet mapa jest ta sama, no ale teraz wam powiększam mapę i teraz ci, którzy grali w 15, niech powiedzą, czy ten świat jest identyczny. Co to jest, ale niewłączone? Mapę wybrał starą, no kurczę, niestety. No nie wiedziałem, że to jest stara. Była jakaś... 15 tego... była taka sama, tak wyglądała? 15 była jakaś ruska mapa, to mówię, to jaka będzie bardziej swojska, polska taka. Jak kurde, tutaj u nas te rejony Europy. Mam ci to przesunąć, czy nie? Tam jeszcze. Na pewno nie, jak do tego podjeżdżam. Też tam jakieś pomocy z drzewkiem? Wyprostować się? Nie, jak będziesz mi pomagał, to trzeba kurde się nauczyć samemu, bo to mi się nie opłaca, jak nagle dwie osoby robią przy jednym drzewie. Kiedy odpiąłem sobie przód. Już patrzeć tam na dole, wiesz, w prawym tym okienku. Co masz w prawym okienku? Czekaj. No, masz tam no takie... dobra, ale mam takie dwie rzeczy. I co to znaczy? No. Że ta, co jest bardziej po lewej, to jest z przodu, czy nie? Rozumiem. Nie, no, na tyle, bo chcesz przyczepą się zająć, czy przodu? A, dobra, okej, okay, bo nie mam nic z tyłu, więc dlatego nie mam z tyłu ikonki. Okej, okay, rozumiem, no. Co chodzi. No. W tamtej okolicy, gdzie ty jesteś, po twojej prawej, jest jeszcze z drzewami zepsuło, nie chce mi w ogóle ten... drzew do przytargania. No wiem, ja tam właśnie widziałem. Bo muszę wyciągnąć tutaj jakąś belkę. Weź to, ty... wypadnie to. Taka niby wykałaczka, ale zawsze. To jak ja podskoczę, to nie wiem... Od tyłu ją weź.
Mhm. Taka Jasiek, teraz nie. Co ty nie widzisz? Widzę, tylko że właśnie nie wiem co ty robisz. No, poprawiam. Ale Simon, naprawdę drzewny. Tracisz tylko czas, bo to nie jest do niczego potrzebne, czy to poprawisz, no jak, nawet może wisieć pół drzewa z wystającego, tak? Ale porządek musi być. Ja mogę naciąć na przykład kłody będziesz wsadzał sześcią. No właśnie moim zdaniem to jest też dobry pomysł, żebyś kilka dużych drzew przytargał. Pociął na ósemki. Trzeba w końcu tego skorpiona kupić, nie? My już 30 tysięcy to żeśmy na start zapłacili za to, żeby on w ogóle był tu u nas, nie? Czekaj, ktoś ci chyba sakował fanpage na Facebooku, bo ten news przed 10 minut to raczej nie twój. Jaki fanpage? Co, że bo on to znów tam zaniusował? No nic. Nie, no tutaj troluje mnie ktoś. Może mu coś wyskakuje, bo on ma strolowanego, wiesz, przeglądarkę. Jakieś cudze newsy wyskakują na cudzych fanpage'ach. No może tak być. No może być, kurde. No i bana dostaje. I bana, kurde. Coś mi się stało dostaje, z cięciem. Normalnie podjeżdżałem i ciąłem drzewo, a teraz kurde co podjadę to muszę kombinować. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No i sorry, no gościu musisz bana dostać, kurde. O, proszę bardzo. I został wyjaśniony, tak zwanie. Troluje ktoś mi. Powiedz Wąkolowi, że ktoś troluje. Możesz się przesunąć? Simonek! Albo... Simonek, proszę cię. To chwyć to. Ja ci Serduszko, to odejdź. Przytnę ci to. Nie, ja chcę to... Patrz, mam kask. Stary, to tyś powinien mieć zawsze kask. A wiesz, czekaj, że my... nie ruszaj ty. A wiesz, że my tego nie dowiedziemy? Ej, za długie to masz, daj, ja to przetnę. Ale to Janek tylko złapie na X-ie i już porobione. Patrz. Ale po co ma się męczyć? Poczekaj, no kurde, ja bym to już dawno uciął. Simonek, daj mi to zrobić, Simon. No ale zobaczysz, że będziecie to przeważać w wydupcy z się i kurde, tyle z tego będzie. Panie Simon, no, jakie mówię ci. Kochany kolega, zostań. Ale mówię ci. Daj mi zrobić. Bo ci oponę przetnę, no daj, ja chcę, daj mi po swojemu. Cicho, bo nie przejadę. Nie bijcie się tam, moje dzieci. Dla każdego, start teraz to drzewo, to na pewno będzie. Nie bijcie się, każdego was okradnę z pieniędzy. O Jezu, ale poszło. Dobra. Poszło bokiem. Sorry, chłopaki. Dobra, to ja wezmę drugiego skorpiona, okej? Tak, tylko że mamy znów, wiesz, przyczepy ograniczoną ilość przyczep, nie? No. A nie, poczekaj, nie stać nas, musimy sprzedać drewno. Mamy dwie przyczepy, tak? Dwa skorpiony, dwie przyczepy. No, ale mieliśmy mieć dwie przyczepy właśnie, żeby jednym skorpionem robić, nie? Jasio! No, ale za wolno to robisz. Weź sobie to, no, Jasio. Co znaczy za wolno? Simon, ty żeś takie drewno wczoraj z półtorej godziny ładował jedną przyczepkę. Co mam z tym zrobić, Wąkol? Weź, połóż na tym, no złap i będziesz chciał, bo to jest długi kawałek bardzo. Weź go, połóż na tym, zwiąż go pasem i się go wrzuci do wody. Weź go tam pod saf, jak już zatrzymasz. Ale on będzie pajny, on będzie wystawał. No i co z tego? Niech nawet wejdzie, nawet niech z przodu wystaje. Jak już go złapałeś. Myślałem, że chcesz pociąć, no dobra, no. Tylko najgorzej, że ciągle ta druga przyczepa nie jest w ogóle kompletnie ustawiona, nie? A, to już ja będę ciął to. Jak jesteś taki kolega. Simon, muszę ci Simon, przyznać rację. Simon, weź tą przyczepę wyprostuj. Ten Soushiba, no, to jest słaby szef. No kurde. Znaczy no, nie wyprostuj, tylko jedną przyczepę niech ktoś odwiezie, a drugą przyczepę nie... No, ale mamy powiedz, dwie przyczepy. Co chcesz, to ja zrobię. Chciałbym, żeby ta przyczepa, która jest pusta, stała w takim miejscu, żeby się dało cokolwiek na nią położyć. No, stoi w mega gównianym miejscu. Bo ona stoi... przygotowana, żeby ją przestawić właśnie. A nie mogłyby... Przyszedłem. Ej, to jest fajny symulator, bo w końcu ludzie mogą gadać, jak ktoś pracuje, a kiedy no, oni nic nie robią. Wiesz, jakby było dobrze, żeby te przyczepy stały w ogóle jedna obok drugiej, tak milimetr w milimetr. Nie, to wtedy jak z jednej spadnie ci za daleko, to wiesz, będą będzie na dwóch. Chociaż jak się zaklinu... Nie, to, bo się złączą w scissorsa. Ale moim zdaniem powinieneś nam naciąć 8-metrowych beli
takie składowisko zrobić, jak ja wczoraj. A moim zdaniem ktoś mi tą przyczepę, bo czekam ciągle, żeby ją ustawić, nie, masakra jakaś. Nie denerwuj. A co, już skończyłeś? No już dawno skończyłem, no ile mogę, no zaraz się będą bokiem wysypać. Ale spójrz na to. Ale nie powiedziałeś. Jak bokiem, jak tu jeszcze jest, można załadować. No to. Tak, i będą wypadać mnie. I będę trzeba ci później, wiesz. Sam powiedziałeś, że kurde, tutaj się nie ma co przyjmować. Nie wytrzymam. Pasy. Ale jak nie wypadną, jakie pakuję. Dobra, nie? Zaraz ci to przestawię. Bąkol, zapinaj to przyczepę, zapakuj to. Nie wytrzymię po prostu, jadę. Weź to, zapakuj to jeszcze i jedź, albo ja jadę i ty ustaw tam tą przyczepę. Co Icho, bo to jest drugi pal. Ja mam słabszy traktor, ty musisz jechać. No to ja pojadę. Kurde, jak to się otwiera? Poczekaj, ale ty jesteś niecierpliwy, no. Musimy się zsynchronizować i wszystko będzie dobrze, mówię wam. Każdy musi znać swoje miejsce w szeregu. Janek zna! Janek zawsze no właśnie, jest na czele. Próbuję wyprostować przyczepę. Właśnie to jest, on się pomylił, poszło. Wiesz? On no świat po prostu, się pomylił. On jemu ktoś źle powiedział, że on ma tam rządzić i po prostu... Stary, czekaj, bo ja muszę tym... Picobello muszę tym, to musi być. Muszę wyprostować jakoś. Stary, no brakuje minimalnie, patrz Simon. No nie chcę to się wskoczyć, musisz to popchnąć, żeby... No popatrz. Ja się tym zajmę. Patrz, jaki ja mam ten. Zielony, no. Zielony ten. Ty masz inny taki, ci powiem. Wypożycz najlepszy traktor, no wypożyczę. Soł zaczął marudzenie? Nie, soł dopiero, wiecie, soł dopiero się rozkręca. Dopiero się rozkręca. To jest nic. Kurde, no nie wiem. Nie, no nie poleci tak. No trzeba ta przyczepa... Dajcie mi traktor na sekundę. Ale poczekaj sekundkę. No nie szczymię tego po prostu. Ile można czekać na przestawienie przyczepy? No ale... Janek, no, proszę cię... Pierdolę, jeszcze zapomniałem, że to drzewo mi wypadnie. No i teraz to już jest. Dobra, Simon, koniec, to może się nie? Już da... Dobra, no, bo przeszkadza mi ten kurde. Ja to dyszek. Ja dojadę z tym. Spokojnie. Dwie osoby, macie dwa traktory, jak można jedną przyczepę przestawiać dwoma traktorami? A jak można tyle gadać? No bo nie wytrzymam, no przestawcie mi w końcu tą przyczepę, bo jadę. Nie mogę załadować nic, jadę. No stoję i nie pracuję. No, jadę, później no. Się bawcie. Ale nikt się nie bawi, tutaj po prostu... No bawicie się, macie dwa traktory, co byście tam dwoma traktorami non stop robili, no? Gdzie tam, gdzie tamta stała, weź ją postaw. Nie szczymie, no. No nie szczymie tego, no ile można? No przecież ta maszyna, którą ja mam 30 tysięcy ponad za godzinę kosztuje i stoję i czekam, bo wy dwoma traktorami się spuszczacie nad pewnie jakąś jedną z... Nawet nie widziałem, ale zgaduję, że jedna kłoda leżała na ziemi żeście ją tam kurde macali i podnosili i... O Jezu, bo ta jedna kłoda nie może zostać, musimy je teraz... Będziesz zadowolony. Jak mam ustawić przyczepę, ja się pytam. Już ci mówię. Jest dobrze, czy coś poprawić? No, wszystko powiedz, mi jest dobrze. Kurde! Byłoby. Mogę przestawić. Nie, byłoby. Za bardzo załadowane, wiecie chyba. Dobra, przestawię, tylko, bo... Nie, no nie przestawię. No była, narzekał. no była zajebiście, no została. Ale nie powiedziałeś mi, że jest cudownie. No bo nie była, no nie da się cudownie postawić. Mi nie dogodzisz, stary, no lepiej już nie będzie. No masakra. Janek. No i jest źle, no i jest źle, no. To ej, jest, Simon, ja mam prośbę. Simon, w tym miejscu jest źle, że popatrz jakim kątem moje koła stoją. Cicho, Bąkol, patrz pod jakim kątem moje koła stoją i równolegle do nich dobrze, ustaw zaraz... tą przyczepę. Równolegle. Dobrze, to dobrze. Się zrozumiemy, tak? Dobrze, tylko muszę większy nawrót wziąć. Zgodnie ze... Myślałem o tym, żeby dwie przyczepy obok siebie postawić, ale będzie problem jak pod kątem wypadnie drzewo i się jakby pomiędzy obydwie złapie. To zgodnie ze szkołą. Naszego szefa. Naszego szefa nie robi. Wzora. Wzór do naśladowania. Proszę bardzo. Ustawiam. Zgodnie z życzeniem. Równolegle, tak jak moje osie, ale w tamtym miejscu, gdzie byłeś. No spokojnie, no. Przecież muszę łukiem to chyba wziąć, nie? No. Szefie, szefowy. Jest? Nie. Tak sobie 20 pomyślcie? Metrów do przodu, tam gdzie byłeś wcześniej. No Jezus Maria. No to ma znaczenie, bo ja muszę na prostym to drzewo mieć, a nie na przed górką mi postawić przyczepę. No. Jak będę z niej zjeżdżał, to się znów krzywi. No to ale ja zadaję pytanie, ty mi mówisz, ja robię. W lewo teraz kręć. No i już jest źle.
Ja pierdolę, no, co ty, o co chodzi? Wycofaj, patrz. Ale nie, cicho, nie. Bąkol, Simon, patrz, teraz nic nie rób innego niż ci mówię, metr do tyłu, no. Wycofaj. Topam. Tak. Jeszcze wycofaj. Nie kręć oponami, widzę, że kręcisz, no. Przodem, po co? Ale no wycofaj. Bo mi się skręci. Nie, nic mnie nie interesuje. Patrz, Simon, ale ja ci mówię, rób dokładnie to, co ja, ty mówisz. Dobra, spoko, ja ci mówię metr, tak. Do tyłu, a ty kręcisz kołami. Teraz wyprostuj koła tak, jak masz przednie, tak jak masz przyczepę, czyli w lewo je skręć. I teraz podjedź do przodu. O, podjedź, wyprostuj sobie ciągnik. Wyprostuj go, tak zgodnie z przyczepą, i jeszcze leciutko w lewo pociągnij. Tak, żeby ona jeszcze się trochę kąt w lewo twoje zmienił. Ale nie cofaj, jak to, po co cofasz? No bo nie wiem, co mam robić. No przejdziemy prosto do przodu i w lewo leciutko. No, do przodu i w lewo. Do przodu i w lewo. Jest? Dobra. No, jest. Stój, jest. Jezus Maria, udało się. Zajebiście, no. Natnij, jak to wpakujesz tam. No. To natnij ze trzy drzewa po prostu. Dobra. Nie jedzie. Żebym ja mógł teraz po prostu w międzyczasie ładować, tak? Tak. A ty szybko gdzieś tutaj zrzucisz. Tylko prostu naładuj na drugą przyczepę. No na tą naładuję. Nie, na drugą. Bo będziesz mi przeszkadzał, z bokiem będziesz wjeżdżał, tak jak Bąku przed nią coś tam pakował. Nie, i no, będę się było bokiem na później ten. Drzewo. Dobra, będę pakował na tą, na która jest wolna, do której nie podjeżdżasz. O, no. Zajebiście. To mi się podoba. Tak, może tak być? Jadę. Ile ci naciąć tych drzew? No, gdzie? Z3. No tam, gdzie ja wtedy ten napakowałem. Gdzieś tutaj na lewą stronę tej przyczepy, która teraz jest. Ale gdzieś tam, wiesz, poza tą drogą. Dobra, mam. Tu. Gdzie? Tutaj gdzieś? W lewo? To jest, kurde... Tak, tutaj. Jadę do was. Właśnie. Tylko trochę bliżej jeszcze. Tu? No. Ósemki? Ciachaj, no. Dobra, masz. To będą takie, wiesz... A to jest... Chłopaki... Janek, powiedz mi... No. A nic w sumie. Ty się weźmiesz za robotę, Janek. Stary, no jak na razie to ja tutaj robię drzewka z ściną. Tak, tyś w pewnym momencie sparaliżował cały ruch. Zaczął krzyczeć, Simona obrażać, że nie potrafi samochodem jeździć. Moim zdaniem to za bardzo w RP się wczuł. No bo nie wytrzymuje po prostu, no. Mi się wydaje, że wiesz co, to jest tak, że on kiedyś miał takiego szefa i teraz chce się wyżyć. No to myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Szefa, który krzyczał. Kiedy to są? Czemu ty tak robisz? No bo Simon będzie tutaj łapał tymi dźwigokami. Może byśmy mieli takie składowisko, z którego możemy brać, kiedy wiesz, kiedy nie ma co robić, nie? A na przyczepę mówisz, że nie warto od razu ładować? No nie, no bo... Warto, tylko że wy musicie mieć co robić w tym czasie, bo krążenie, wiesz, kółko nic nie daje. On to szybko zrobi, bo nie musi się pierdzielić, wiesz, wycelowaniem w przyczepę, tak? Kurde, mi to spada, no. Bąkol. No? Podszczep się pod tą przyczepę, postaw ją tak, jak postawiłeś, tylko że jest kompletnie z drugiej strony, bo przecież ja podjeżdżam z tej strony już któryś raz. Ale pod przyczepę, którą tą przed chwilą Tą, co przed chwilą postawiłeś, postaw ją, no. po przeciwnej stronie, tam gdzie Simon, żeby on sobie mógł na nią ładować spokojnie. A, czyli nie mógłbyś nagle podjeżdżać z lewej strony? Nie, bo od godziny jeżdżę z tej strony, już się przyzwyczaiłem, no Bąkol, no. Bo ty nie mógłbyś podjechać z dobrej strony. Nie, tylko że... No co tylko, że no rozumiesz, że ciągle podjeżdżam z jednej strony, tak? Już mamy mniej więcej sposób. Jesteś na tyle słabym kierowcą, tak, jestem na tyle słabym kierowcą, tak, bo chcę te przyczepy szybko ładować. Ja pierdzielę, Maruda dzisiaj jest taka... No nie Maruda, ale można coś źle zrobić i Bąkoli, ty to wtedy źle robisz i postawiasz przyczepy z przeciwnej strony. Mi się wydaje, że coś nie pykło, nie wiem, poszedłeś rano do urzędu i zamknięte było, albo coś, stary. Coś ci nie pykło dzisiaj. Nie, ale jak podjechałeś tu trzy kółka, zrobiłeś tą przyczepą, to tak sobie pomyślałem, ale nic nie mówiłem. I myślę sobie, nie no, źle ją postawi, na pewno gdzieś się albo mi pod koła nie podstawi. A ja tak sobie myślałem, ale nie mówiłem. Nie no, znowu zacznie głupio gadać. No, Bąko, no nie dajesz mi wyjścia, no. Dobra, Simon, byłoby? No, na razie może być. Dobra, to jadę. Nie przerwuj tego!
spoko, ja sobie to pod... Ja nie, nie podepnę. Ja chciałem to podpiąć właśnie. Aha, no dobra. Chyba, że chcesz wycinać. Nie, nie. A co my zrobimy, jak my wycinimy tu wszystkie drzewa, powiedzcie mi? No to wtedy... To dalej wycinamy. Wtedy tu oko Saurona wyrośnie. Najfajniej to szkoda, żeśmy tam przy tej, w sumie przy wodzie tego nie nasadzili i nie ten, nie mogą puścić na noc. Co się dzieje, kurde? Coś mi tu rwie. Dobra, o jest, oczywiście. No i jest idealnie. Jedziesz, kurde. Powiem wam, że dobrze ta przyczepa teraz stoi. Wiecie czemu? Patrz, Simon, gdzie jest czubek drzewa, nie? Na wysokości. I ona już tak nie podskakuje. To jest dobre, no tak trzeba widzisz. Przyczepy stawiać. No a kto parkował? No a kto ci powiedział 20 metrów do przodu, kurde? Dobra. Wytnij ten cały las korowy, go oddaj, a potem tylko ładuj ciągnikami. Dobra. No ale to się kompletnie nie opłaca. Lepiej, nie, to... co? Buka, nie lepiej iść do pracy? No właśnie, to jest pytanie, Janek. Co? Nie lepiej iść do pracy, robić 8 godzin w pracy jako drwal? No nie, bo mi tyle nie zapłacą. Siedzieć przy kompie i godziny... Tyle co streamerowi, to mi nie zapłacą jako drwal. No, a jakbyś był ale takim skorpionkiem, wiesz... to bym se pojeździł, kurde. Jakbym był drwalem, to bym se pojeździł skorpionem. A u nas w ogóle w Polsce są takie? Czy u nas to jednak Kośny. Dalej jadą piłami u nas to, koni? U nas piłami, kurde, i bobry, stary. No nie, bo mnie tak nie widziałem nigdy, wiesz, tam po lasach trochę chodziłem, gdzieś tam w górach się chodziło. I co widziałem, to wiesz, to widziałem ślady po tym, jak konie ciągnęły, nie, na przykład. No nie, no daj spokój, konie to już... Ale to w Gliwicach, to wiesz. Traktory, nie, konie i traktory. Nie, no tak z górki po prostu konie ściągają to drewno z tego. No to, no, oj, bokiem poszło, wiesz, w Bieszczadach. Janek, a ale u was spadło. W Gliwicach to jeszcze, kurde, węgiel pewnie na koniach przywożą, co? Nie, powiedz nie. Mi. Nie? Nie. Ale ja pamiętam jeszcze, jak kartofle wozili, kurde, kartofle, kartofle i na kartofle, koniach. Kartofle, kartofle. No, to było dobre. Stary, wszyscy na osiedlu wiedzieli, na że dzisiaj... Na dzwonili. No jajka, te, a nie, to ja mi wkurzałem, bo jajka cały czas, wiesz, noszą. A wiesz jak to jest, oni je kupują w sklepach, później ci drogo. Tak, bo mówią ci, że to jest super ta. Wiejskie. Nie, ale nie, no są tańsze one. To potem brudzą tym. No nie, brudzą kupą. W kałuży. Ale no. Powiedzcie mi, czy one ten... Te w sklepie też są ujemne. Zawsze. Te z Biedrony ja mam takie ukupane, co zawsze kupię najtańsze. Co chciałem powiedzieć, ale ci z jajami to sprzedają mają na dietanie niż w markecie. Czy twierdzą, że to są wsie jaja i że serce nie drogo. A wiesz co, ja nie kupowałem, nawet o ceny nigdy nie pytałem. Oni po prostu tak w paletach całe palety noszą. No. Bo z tego co widziałem, to ta żurawina tam w Zakopanym to rzeczywiście z marketu, nie? Słoiczki. No i te serki to nie są w ogóle, wiesz, no, oscypki stare. No ja tak właśnie raz byłem, tak, jest... znaczy one się w ogóle nie nazywają oscypki, ale widziałem, że nie, był oscypek, nie? Serek górski. I mówię, babie, mówię, a ten oscypek to skąd, jak owiec nie ma? A... No nie, no, ma panie, owiec, nie mieszamy ten... z krowim mlekiem, no to zajebiście, nie? Ale to wiesz, jak się spytasz, to ci powie, ale jak ci nikt nie pyta, no to co? No jak może być oscypek, kurde, wiesz? Jak owce jeszcze nawet nie wyszły. Co to za lipa? Co się stało się? No bo próbuję wyciąć pieniek i nie idzie. Jakiś bak? Może tak zrobię? To mi kurde źle pójdzie zaraz. O, tak. Nie no, zaraz czekajcie. Jak mnie denerwuje to sterowanie tą myszką. O, dobra. Musisz sobie zapamiętać, co jest w prawo, co jest w lewo. Palety z jajkami, Bąkol, proszę cię. A co, jak nie ma palet? A jak to się nazywa? Paleta jajek się bierze. No, jajeczkownica, nie? Tacka czy nie? Jajeczkownica, no.
I ty, Janek, dzisiaj jadłeś jajka na śniadanie? Tradycyjnie. Nie, nie, dzisiaj był ten jogurcik. Dobra, jeszcze jedno drzewo tu zapakuję. I zawożę, no. No moi drodzy, takie życie, słuchajcie, to z farmą dużo nie ma wspólnego. Na razie farmimy pieniądze. To taki biznesik sobie wymyśliliśmy. Jako że Jasiu niedawno miał kleszcza, to stwierdził, że właśnie fajnie by było znowu powrócić do lasu. Poszukać boreliozy. Ale może mam boreliozę, tak mi głowa boli, ale to mnie zawsze boli. Masz, bo mi się wydaje, to nie jest borelioza, wiesz, to jest staroczłowiekoza, stary. To jest już... Demencja? To jest demencja. I ten. Tarcza. I ty, Simon, mi powiedz, że ty znów jesteś w biurze? W pracowni. Ty, no w pracowni, powiedzmy. To jak ty tak rano tu dotarłeś? Wsiadam w auto, jadę 5 kilometrów i dojeżdżam. No, a Janek, ty to jesteś pracownik, ty masz daleko do biura, jak ty to robisz? Wiesz, ty masz metr czy dwa do pracy, ja mam 5 kilometrów, nawet mniej. Nieduża różnica. Jebnie mi zaraz ta kłoda na ten, już jest przepełnionym, wiecie, chłopaki. Bo trzeba to wywieźć. To kierowca. Dobra, no. Ja pojadę, ale patrzcie, co wiedzę. Ty masz mocniejszy traktor. No. No i taka jest różnica, widzicie? Jasio, to, co ja załadowałem, to ten, więc się nie opłaca ładownicami. No musi Skorpion sam musi ładować. Ale co ty gadasz, jak było? Patrz, co się dzieje! Przewrócić, kurde. Przepchnąć cię? Załaduj mnie na... Nie, dobra, już. A czemu ty sobie nie podczepisz jakiegoś siewnika do pleców? Żeby cię nie przeważało. Stary, bo ja... No, ale zresztą ciężarek mieliśmy. To jest z lenistwa, stary. Dobra, jadę z tym. Nie, z lenistwa to jest, bo mi się nie chce na farmę jechać. Nie, bo Wąkol ktoś mówił, żeby, wiesz, żeby naciąć całą górę, oddać i ten. No to się w ogóle nie opłaca, nie? Żeby oddać tą maszynę i później ładować tymi. To byśmy, kurde, siedzieli pół dnia. Jak w wujkę żeście jedną, ile? Jedną drugą? Nawet nie, jedną trzecią załadowali. To jakbyś... Ale co? Kiedy, jak tyś już zaczął ładować, więc nie mów nieprawdy, bo tyś już zaczął ładować i dopiero przyjąłem z przyczepą. Czyli uważasz, że jednak nacięcie góry by było się bardziej opłacało, tak? Nie, jak nacięcie góry? A powiedz mi, Simon, ty w końcu udało ci się skustomizować ten? No tak, przecież jeździ. No właśnie patrzę, że kurde. Poczekaj, ja to muszę przeciąć. A jak ty jeździsz z tym? Na kierownicy czy co? Kurde, szarpie mnie ten. Ile tam mamy łącznie hajsu, już ja się policz. Łącznie? No nie wiem, będzie z... Nie wiem, ze 120 tysięcy. Nie mam pojęcia. Aha, przepraszam, jajka kupuje się w wytłoczkach. Aha, czyli się kupuje wytłoczkę jajek, a nie paletę jajek. Ja mogę potem przejechać, a później ty się będziesz bawił z tym? No spróbuj. Reklama Titanfall 2? Co już, reklamy na Twitchu są Titanfalla? No może są. A w ogóle na tym kanale na NVIDII tutaj, moi drodzy, jutro o 18:00 to już tutaj nas będziecie widzieć z grubą ekipą. Także... To będzie Titan Simulator. Nie wiem, czy ktoś w jedynkę grał. Europaletę się kupuje, no dokładnie, europaletę. Czego, jajek? O, stary. To na święta. No to chyba na ten, na Wielkanoc. Ej, a powiedzcie mi, jak jest jajko, nie, się je kupuje i ono jest w lodówce, ale to ile one ma datum, ile one może być? Dużo, z miesiąc może być. No mówisz? Bo ja tak nie wiem, czy to określa się na zasadzie 2 tygodni, 2 miesięcy, nie wiem jak to... Bierzesz miskę. Ja myślę, że bardziej z miesiąc może ten, ono później... Rzucasz tam jajka. Potem śmierdzą, i jak patrzysz, się... I patrzysz, czy ci wypływa do góry, czy właśnie, jak to... opada na dno, to znaczy, że jest jeszcze do góry. A to był... Jak się już podnosi, to jest... znaczy, że już się a kończy. A powiedz mi, czy to ja zobaczę na YouTubie taki filmik, kurde? No wiesz co, kurczę... Może jest taki, może, co? Może zrobię taki. No właśnie, zrób może. No to chodzi o to, ile powietrza do tego jajka już jajek. W czasie, nie? Ono tam przez skorupkę przenika i ci się później zbiera. Napiszę w końcowych tak napisach, działa. Że dla Wąkola. A może gazy jakieś jajkowe? Może pierdzą te zarodki? Może ty pierdzisz? Może ja pierdzę, no. Ale do jajek? Do tych, co ty tam jesz. A, głupi żart. Ej, ty się teraz zaśmiałeś, jak wyszła wszywka, wiesz? No bo ja mam takie czasem głupie żarty jak Wiesław Szybka też właśnie. Wiesław ma bardzo mądre życiowe.
Zaraz utopię maszynę. Ty, wracasz z tym czy nie? Bo kurde tutaj... Nie wracam z tym, uspokójcie się, wy mnie rozkazujcie tu. Bo tu się kończy ten. Dobra, ale ty, Simon, możesz jechać z tym na przykład, a ja wam natnę kolejne drzewa. Dobra, to możemy nie tak. Nie będzie się czasu tego traconego. Możemy tak się podzielić. No i dupa. Niebo w ziemi, dokładnie. Jadę tam zawieźć i bąkola wtedy. Ta maszyna jest tak zajebista, nie wiem, czy to naprawdę istnieje, no. To nie może tak jeździć pięknie, jak to jeździ teraz. A szkoda, że nie wziąłeś z gąsienicami. A ona wolniejsza by pewnie była, wiesz? Myślisz? No, tak mi się wydaje, że gąsienicowe pojazdy zawsze są wolniejsze. Nie, no tak wiesz, dla testu chociaż. Powiem mi, czy... A, bo wy nie wiecie, o co chodzi. No bo my sprzedajemy tu w tartaku do wody, wrzucamy wodę, ten... Te pnie i wtedy tam to tartaku... Bobry nam płacą po prostu i tyle. Bobry, no. No. Co ja robię? A, manianę odpierdzielam. To na pewno. Jadę właśnie wyjaśnić ten temat. Kurde, a jakby tak popchnąć tą przyczepkę, położyć ją na boku, spychaczem wepchnąć drewno do niej? Ale by było. A to byłby problem, bo z przodu się skręca, wiesz. Panie, zostawiłeś jedną dużą stronę. Wiem, ale nie mam jakiejś, nie miałem, mi się nie chciało jej zrzucać. Marnujesz nasze pieniądze. Iho. Co ja słyszałem? Syn marnotrawny. Co tam, Simonku, się dzieje? Czyżby Dawidek marnował nasze pieniądze? Nie, mam na kontrolę podjechać? Kontrola jakości pracy. Pańskie oko konia tuczy. Czy jakoś tak. Co za dwa ostatnie transporty dostałem? No nie wiem, to każdy z nas dostaje, na co się dzieli, na trzy części. Czy to wam tak pasuje, jak ja to tak na kubkę zbieram, czy wam to będzie wszystko się mi to kupiło? W ogóle nie pasuje, najlepiej byś na przyczepę to ładował. No to zostaw, ja się tym mogę zajmować, ja mam sprawę. Nie no, ja to spoko, no ja załaduję, tylko że mi się wydaje, że jest szybciej. Aureus, dzięki za słupka. Dzięki za subskrybowanie, 5 miesięcy, kurde, to jest eleganckość. Dobra, kolego. Ja sobie z nim zaraz suchą bułkę zapiję, wiesz. Bananem. Maślane, kurde, i bułę. Piec banana, zapij Sprite'em na każdy grzybnik. Kto pracuje w mojej firmie no drzewnej ma, mówi, że... kurde, bułę i banana. I maślane. Suchy prowiant. Maślaneczka, ale truskawkowa jest dobra, wiesz? Na przykład stracciatella też. Ale nie, ja najbardziej lubię kefirek taki kwaśny, o, jest dobra rzecz. Kurde, średnio to stoi teraz. Gdzie on postawi bąkol, Simon, tę swoją przyczepę? Chyba, że przed tą, ale nie wykręcę. Janek, proszę cię, naprawdę, dosteruj to, dasz radę, a jak nie, to ci wejdę. Ale ja to dosteruję, tylko gdzie Simon postawi swoją do waszego ładowania? Obok, po lewej stronie. No to ja chcę zobaczyć, jak wy to będziecie ładować później. Ja mnie takie rzeczy zesterowałem już. Nasze pieniądze, powiedział Soushibo. Po 3 dniach niepłacenia pracownikom. Kurde, krzywo mi dajesz pójdzie. Maleńki! Jedziesz. Kurde, ten traktorek, no to on jest słabiuteńki, naprawdę. Co mi się tak rusza ta przyczepa? Mogę, czy ty ją popychasz? Nie, mi się wydaje, że ty tam skorpionem haczysz. Kurde, krzywo pójdzie, ja pierdzielę. Poszło? O, trafiło. Poszło. Zajebiście, fartem jakimś. Cudem chyba. Wiesz co, Janek, ja ci powiedziałem kiedyś, jakbyś miał problem z trafianiem, to zadzwoń do mnie, ci tam podpowiem, wiesz? Bąkol. Jesteś doświadczony w takich, kurde, poradach. No. I tak jak tobie radzono, tak ty chcesz teraz pomagać. Albo innym. Ci namaluję tam, wiesz, co trzeba. Czerwone kółeczko. No może, nie, czarne raczej, ale... Albo takie jest, tak się mówi, no ale no, dobra, Janek. Sobie brązowe kółeczko, kurwa. No to gdzie trafisz, tak. Później. No, to właśnie. Mm-hmm.
Krzyżyk oznacza skarb, tak. Jak na tym, jak w Hearthstone'ie. No właśnie. Obczesa, ja widziałem, jak to pracuje w realu. Ale to, tu to po widział. Prostu tak jeździ zajebiście po tych wszystkich górkach, ma takie, wiecie... No bo to jest gra komputerowa. A nie, przepraszam, to jest symulacja. Uuu. Symulacja komputerowa to... Jak ty kaleczysz traktor, a nie, ja stary, wsiąść do traktora po pół litra wódki, to też byś tak kaleczył. Wiecie, to nie jest tak. Chłopaki, ten traktorek to on kurde ledwo zipie z tą przyczepą. No. Jeszcze dojechać do wody to jeszcze jest spoko, rozładować. Ale potem wyjechać z tej wody, dramat. Kurde, muszę drzewo przekręcić. To za bardzo. Ja nie wiem, więc ja nie wiem. To jest dobre. Długi rozbieg, drzewko się wyprostuje, idealnie nim wjadę. Szefunciu, gdzie mam ustawić przyczepę, żebyś nie... A no nie wiem, popatrz jak stoją i zastanów się. Ja nic nie mówię, no, wiesz jak ja podjeżdżam, patrz. Patrz jak podjeżdża. Ja najpierw się muszę wydrapać. Jasio, no. Aha, ja chciałem zawsze wszystkim mi, powiedzieć, zawsze mam ten sam problem. Widzą, no. Każdego z was, że te takie wysokie pieńki, no. to jest wycinka Soushibo. To, żeby no, wszyscy wiedzieli, tak? Proszę zobaczyć. To jest ta sławna gospodarność. Ja muszę to zobaczyć. Nie gospodarność. Proszę ja tutaj. Pierdzielę. Te wszystkie. Teraz Majdon, ty tam patrz na portfele lepiej, bo no, chodzi o to, żeby to jak najszybciej robić, a nie się spuszczać nad pieńkami. No chłopie, ale wiesz ile pieniędzy w ten sposób tracimy, każde jedno drzewo... A wiesz ile pieniędzy tracimy na kimś, kto 5 minut się przy pięku spuszcza, żeby akurat super fajnie ustawić. Ale stary, co ja ci będę mówił, no. Ja to kalkuluję, to jest wszystko w kalkulacji. Ale to jest przeszłość. To jest przeszłość. To nie jest przeszłość. Janek, pogadać też trzeba, warto rozmawiać. Ty nie potrafisz rozmawiać. Ty, przyczepa tutaj może stać? No nie, zupełnie nie, bo jest w przeciwną stronę, w przeciwny kąt ma niż powinien mieć. Pamiętasz jak żeśmy wtedy ustawiali? Ale równa do tej, co stoi teraz. Daimon, ja ci powiem tak. Poczekaj. Co byś nie robił, będzie źle. Dałem równolegle do drugiej i mówi, że źle. Czekaj, bo to nie, ale co nie ustawisz, będzie patrz, źle. Teraz są jakieś problemy niby techniczne. No Janek, możesz dawać, wiesz. Dawaj. No są problemy techniczne takie, że nie widzę, bo się patrzy na ciebie i... No i poszło wszystko. No dobra, i... pokaż. To jest twoja robota. Wiesz, gdzie byś mi ją ustawił? Na ten spray tam. Bardziej tu, o, widzisz gdzie jestem? Tu. Znaczy nie tak jak ja stoję, tylko tu bliżej, żeby z tej górki dało się na nią zjeżdżać. Wiesz o co chodzi? Ale pod tym kątem, gdzie teraz stoi? No tak. Będzie git. Chodzi o to, żebym ja z tej górki zjeżdżał, żeby ten czubek był wyżej. Dobra, ale grube kawałki spadły, małe to tam mniej kosztuje. O matko, co się dzieje? Ja może zobaczymy tak. Tak jest dobrze. Proszę ocenić. Nie wiem. No na pewno będzie dobrze. No dobrze. No jedź i ocen. Chyba dobrze, bo ja sobie tu podjeżdżam. Drzewo jest u góry, to no zajebiście jest, no i o to chodzi właśnie. No, o, to proszę, dziękuję. Patrz Simon, tak jest kurde nieźle, że zaraz patrz, zobacz. Kurwa, nawet nie podziękuję, nie? Taki nie wdzięczny. Simon kurde, dyszkę dostał, premia kurde, 10 tysięcy. 10 tysięcy to kurde. To nawet ja z łóżka nie wstaję za 10 tysięcy. Widzisz, jak się rozleniwił? No właśnie, za dużo mu płaciłeś. Ty szakalu jeden, ty kurde zdrajco. Przecież mieliśmy kurde tutaj ten. Bym to sam 10 tysięcy by chciał. Janek! Co? Już skończ. Janek, powiedz mi jedną rzecz, czy ty wymarzyłbyś sobie takiego szefa, jakim ty jesteś teraz dla nas? Tak. Tak? No jestem sam dla siebie szefem przecież. No wiem. Byłeś przez wiele lat pewnie. No właśnie. O jest. Dobra. To oh fuck. Kto takie wysokie pinki pozostawiał? No właśnie, no kurde, no. Zapytajmy, poszukajmy. Czekaj, zaraz zobaczę, kto ma piłę z tyłu. O kurde, Simon, to chyba ty.
Dawaj te 10 tysięcy do mnie. No. Simon, czemu pięki nie są jeszcze pościnane, jak masz taką piłę wielką? No przecież kurde to właśnie. A powiedz mi, jak je teraz piłujesz? A idzie ci to, bo ja wczoraj próbowałem te niskie pięki ścinać, to tak kurde musiałem postać 5 minut, żeby to dogrzebać się do nich. To zależy, czy jesteś profesjonalnym wycinaczem, czy amatorem, wiesz? Mhm. To no od, wszystko zależy generalnie czas od doświadczenia. Jedziemy. I sprawności manualnej. Szkolenie BHP było. Właśnie, Janek, ty byś musiał nas wysłać na szkolenie i jakieś te wysokościowe, kurde. Tak, ja jeszcze to potrzebuję, tam dietę i tą delegację. Dietę tą, dietę no ja jaką bym, i dwie szafiarki do pokoju. W 15 było można kupić gotowe do ścięcia drzewa w sklepie. W 17 nie można ich kupić. Tu też można kupić gotowe do ścięcia drzewa, tylko je trzeba posadzić. I muszą wyrosnąć, a myśmy tego nie zrobili. Znaczy posadziliśmy je, ale to strasznie długo rośnie, a myśmy czasu nie przyspieszyli tam. Ty nie będziesz chciał teraz. Czekajcie, tych pokażcie mi ile bliżej? Mamy kasy. Mamy. Albo lepiej tak zobaczę, ile żeśmy już przerobili. Minus 50 tysięcy, już... wynajem 103 tysiące. Jest dobrze jak na razie. No bo ty musisz już całkiem spory kawałek jeździć. Może następnym razem te przyczepy bliżej już damy. Wiesz co? Ale ja i tak muszę jeździć kawałek, bo ja muszę sobie prostować te drzewa, nie? Znaczy mi będę miał bliżej, a będę później 15, wiesz, minut stał i to kurde spuszczał się na to. Nie, no nie mówię, że aż tak. Nie, to jest idealnie, bo jest dobre, dobry jest ten spadek, wiesz. Dobra, to wytnę ci jeszcze parę pieńków, żeby ci się ładziej to szło. Tak mi się tutaj dobrze to robi, że aż po prostu miejsce jest idealne, Simon. Tak jest przyczepka ustawiona, że lepiej nie była nigdy. Ja pierdzielę, ta przyczepa jest okropna, ona się w dwóch miejscach załamuje, nie? Właśnie fajnie na czymś takim to jest coś okropnego. Ja się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby jednak ciężarówkę wynająć. No się dużo czasu marnuje na tym. No ale po to mamy drugą, nie? Że można jakby, wiesz, o co chodzi. A, wjadę tym przez wodę, ale to dobrze się utopię. Startuję. Nie, bo stracimy dużo pieniędzy. No, na odratowanie, chyba że cię będziemy później skorpionem wygrzebywać. To też stracimy dużo. Nie, bo to jak już się chyba jakoś tam... Zaleje się... O kurde! Tam hydraulika, kurde, dostaną się jakieś glony, to wiesz. No i dupa. Bo ja jebie, co panowie, powiem wam, że... że jest problem? Wykrakałem. Ale wiesz, że to nas wczoraj kilkanaście, chyba z 15 tysięcy, żeśmy na wyciągnięcie traktoru z wody zapłacili. No to co... No to co robimy z tym traktorem, panowie? To jest sprawa. Wystaje ledwo ponad glony, stary, tylko daszek. Ale jeździ czy nie? A co się stało z ładunkiem? Bo ładunku w ogóle nie dostaliśmy ładunek kasy. Jest sprzedany, no nie. To co, przodem jechałeś? Ładunek jest... Tak, przodem chciałem delikatnie po boku i się on tak niestety zanurzył. Nie wiem, weź go może, a nie wygrzebiesz go stamtąd sobie? No ja mogę spróbować, no ale to wiesz. Jadę będzie 15 minut akcji rachunkowej, nie? No to dawaj, bo ja mogę go restartować, ale to hajsik będzie za dużo. Nie wiem, no a jak przyczepą co zrobisz? A co z przyczepą zrobię? No będzie, ja potem pod nią podjadę. No nie, przyczepa no jest takim miejscu, że można ją to czekaj, to zrestartuj samą przyczepę może, ale czy to pytanie... Nie, bo on traktor, pracuje. On ma traktor pod wodą. Dobra, ja tam zaraz podjadę tym skupionem, traktor jest pod wodą, przyczepa jest na brzegu, tak jakby. Ale to czemu ty to przodem tak wjeżdżałeś, nie rozumiem. To ja tam pojadę. Janek, nie interesuj się. O fuck! Ciebie tu nie było. O, jest dobra. Ty, co tu się... No wzięło mi ten, wziąłem i jakoś zahaczyłem o, wiesz, o pachołek i mi ten. Rozdupcy tutaj kurde wszystko prawie. Już tam bąkol po ciebie jadę, tylko to dołożę. To ja sobie nie musisz tego prostować, Simon, weź to pasami i już dalej z tym. Ale chłopie, ja nie jadę ciężarówką kurde z mega mocą, tylko mówisz? Słabiuteńkim traktorkiem. Dobra, wszystko w dupę poszło. Jadę po bąkola. Panowie, panowie. Jebnie czy nie jebnie, no to nie wiem. Nie, nie walnie. Czekajcie, co my tutaj mamy? My mamy wiejski elewator. Czy działa tutaj wysyłanie pociągu? Działa wysyłanie pociągu. Nie daje jeszcze raz tej samej kasy, moim zdaniem. Żeśmy wczoraj patrzyli, daje połowę kasy przy kładzeniu i pewnie połowę kasy za ten. Ja idę pod to miejsce. Tu.
A ile kosztuje ten ciągnik, który nas, którego nie mamy? Może go po prostu kupimy? Sprawdź. A ty go wczoraj brałeś, nie patrzyłeś? Nie pamiętam. To zaraz swoje żydkiego pola wyciągnę. Trzeba jakąś akcję, kurde, robić tutaj. Ale naprawdę, co ty, Bąkol, powiedz mi, co planowałeś zrobić? Chciałeś przejechać przez to, tak? Nie, uspokój Dzidę. Ja już sobie wyobrażam, co tam szklarnia, stary, a jak ja bym szklarnię założył? Janek, co ty na to? No możemy zakładać, bo nie mam pieniędzy. Ja bym pomidorki robił, a ja mam. Chyba nie masz szklarni. Jest, za 20 tysięcy. Pomidorki, sałata, takie tam. No i patrz. Może zioła takie. I co tu się stało, są, powiedz? O kurwa. Czekaj. Ty, no nie mów. Jadek, jeszcze utopmy skorpiona. Nie, nie. Drewno się sprzedaje, to dobrze. Czekaj, ja odepnę pasy. Nie odpinaj pasów, nie odpinaj pasów. Bo odepniesz pasy, to zacznie to wszystko na boki latać, a nie wiadomo, czy wpadnie do środka, wiesz? Bo ja to chcę tak, wiesz, tak jakby tu zahacz, wiesz, od góry. Kurde, to on się odbija od tego. Za pas może chcesz złapać. Nie no, tak jakoś, wiesz, zahaczyć tą szczęką. O, coś się dzieje. Ajajajajaj. No ten traktor, kurwa, on jest chyba za ciężki, nie wiem, czy mi to tak wyciągnie. Odczepić trzeba, tylko nie. Dobra, odczep te pasy. Niech to wyleci w sumie. Może będzie lżejsze. Okay. Tylko traktora nie odczepiej. Moment. O, może tak po prostu. Wiesz. O. Kurde. Odczepiłeś. No tego jednego pasa się nie da, o. Dobra, poszło. Ta, tylko że ty tam dalej jesteś w tej wodzie, nie? Nie, ja jestem obok. O, fuck. Ja chodzę. Dobra, sprzedało się. No ale jak ten traktor wyciągnąć? No bo on jest wpięty do przyczepy, to wiesz. No tak, ale no jak odepniesz przyczepę, to ja już go na pewno nie wyciągnę, nie? Ja pierdzielę. Kurde. Co się stało? Czekaj. Utknęła mi łyżka. Wiesz co, nie mamy tyle mocy chyba, Bąkol, żeby ten traktor wyciągnąć. Co to jest tu w ogóle? Ej, coś tu leży. Ty, tu coś jest utopione. Ty, zakopałem się w piachu? Nie. Co mi jest? Co to jest tu utopione takie? Jakaś siatka? Ktoś utopił coś. Ale czy na pewno przy resecie się kasa? Bo to ktoś tak twierdził, ja bo raz się tak wydarzyło. Ale ja już dużo razy resetowałem różne przedmioty. Dobra, Bąkol, zresetuj traktor. No i zobaczymy na portfel. No. Ale czekaj, jaki to jest ten For Fotera HD? No nie wiem, zobacz na mapie. Tak, przybliż sobie mapę i zmieni. Najwyżej się nie da. Czy na pewno chcesz? Dobra, poszedł chyba. Poszedł, no i nic nie ubyło kasy. Dobra, nic. Aha. I teraz przyczepę trzeba jeszcze. Czy już zdarza, ale nie, no to też. Nie, no weź ją zresetuj. Czyli nic nie ubywa, tak? Nie ubywa. Mogę resetować, bo mi się nie utknęły te szczypce. Dobra. A nie da się, patrz ty. Czemu się nie da? Może jest dalej przyczepiona do niego, może tylko wcale nie zresetowałeś. A nie, bo jeszcze coś jest przyczepione przecież do przyczepi, jest ten doli przyczepiony. Tak. Odstawiono i teraz dopiero przyczepę mogę. Tak? Bo ja mogę spróbować wyciągnąć. Nie, już ją restartuję. Dobra, już jej nie ma. Co się stało? To idę do sklepu, się teleportuję. Jakaś mieliznia. O, fuck! Stanąłem na mieliźnie. Ej, ty! My mamy fuck! Ja nie tą przyczepę. Co ty zrobiłeś? Ja ci przyczepę. Z drewnem zresetował przyczepę? Drewny. A co się stało z drewnem? Skasowało całe się. Całe drewno. Całą drewno. Ale skąd ty byś wiedział, stary? Ja nie wiedziałem. Ja pierdolę. Ale drewno zniknęło w powietrzu. Brawo. Po prostu teleportowało. Może ono jest tam dalej na przyczepie. Nie ma go. To się skasowało. I teraz przeliczcie sobie, ile ten skorpion pracował nad tym. Poszło paść. Janek, ja nie wiem. Ile ten i... 6000, 8000 euro. Będzie dobrze. Nie mówiąc o czasie. No. Będzie dobrze, tak. Dobra, dobrze. Przez kogo to było teraz, powiedzcie? Przez ciebie, no. Przez kogo. Nie przez szefa, że tak...
Kurde, nie przygotował nas? Dlatego trzeba, słuchajcie, ciężarówkę. Bo tymi traktorkami to jest lipa jednak. Ale to nie jest lipa, bo ja nie po prostu, wiesz, kto wpada na pomysł, żeby traktorem przodem wyjechać w to, nie? Ale tam Janek, jest naprawdę duży problem. Naprawdę, proszę cię, spróbuj sobie raz się traktorem zawieźć to drewno. Muszę spróbować. Jeździć sobie skorpionem, gdzie nawet dziecko potrafiłoby nim sterować. Ty, a gdzie jest ta przystawka druga? Widzisz, że się wali, kurde, doli. Ale gdzie jest druga przystawka? Ona musiała, a to zrestartuj sobie ją, weź ją zrestartuj. I ona ci się tu pojawi. Bezrobocie czeka, no nie dam rady. Szkoda, że ten skorpion nie ma podczepki pod przyczepkę. Też by mógł dowieść ją, nie? No. Nie dam rady po prostu, to jest takie słabe. O ja jebie, to drewno leży całe pod przyczepą wysypane. Tak? Tak, no widzę je, ja pierdolę. A to były duże drzewa. Janek, ja jesteś na jebini, weź tam spokój. Ty, weźmiesz sobie tą przyczepę, ja to zaraz zrobię. To masakra. Dobra. Masz, bierz tą przyczepę, a ja to ci podepnę. No nie da się, ale to nie działa. To, patrz, masz drugą przyczepę przygotowaną. Ale najgorsze jest to, że to nie działa jak normalna przyczepa. Ale, no, ale to nie działa jak przyczepa, jakbyś miał, wiesz, w ciężarówce, w tirze. Ale to musisz być wykwalifikowanym kierowcą. No to pokaż. Jak nie masz kwalifikacji, to po prostu nie umiesz takich rzeczy robić. No ja, no na prosto miałeś, ziomek. To jest pojazda? Co to jest? Sam wyprostowałem. No. Gdzie jest ten ciągnik siodłowy? A, tu, ciężarówki. To ci prawo jazdy. Dobra, i myśmy za 138 tysięcy mieli. Widać, że ludzie się nie znają w ogóle, bo jak robicie prawo jazdy, to nie uczycie się jeździć z przyczepą, więc... to jest wiedza, której nie każdy posiada. Nie gadaj, posiada. Tylko pracuj, kurde. Co kupujemy? Kupujemy tego za 138? Ale co? No, ten ciągnik. Fenix 6x6. Przyczepę? Znaczy, tira takiego? To, no, tak. Ciągnik siodłowy, o to ci chodzi? No. No bo ten strzał wczoraj, zielony, czy chcemy jakiś to, lepszy? Czekaj, to ja mogę wynająć, dobra? Nie wynajmuj, no przecież to nie mamy go kupić, a nie wynająć. No znów będziemy wydawać kasę na ten. Ale to poczekaj, ile on kosztuje? Bo myśmy jeździli... Masz, Bonkol, daj kasę Simonowi. Myśmy to Tatro nie jeździli. A po co? No bo będzie kupował. Ale 138 tysięcy. Który? No. No a ile masz już na koncie? Myśmy jeździli... Tym manem, no. No to weź ten. Weź Bonkol, daj kasę temu Simonowi. No już prawie mamy. Mamy 160. A ile on kosztuje, czekaj, mówisz? Nie, ja muszę tu pobanować debili. 165, tak? Jeden debil. Moim zdaniem kupowanie go na stałe... Znaczy... No co, przed chwilą twierdziliście, że się nie da drewna zrzucić z tym, nie? No ja bym zbierał na skorpiona, nie? No ale nagle się okazuje, że nie jesteśmy w stanie drewna wrzucić do tego, bo 15 transportów poszło i nagle jeden musiał zjechać przodem. Jakie 15? No nie, no poszło już dużo tych transportów. No ile? No 3? No wczoraj też żeśmy przecież... Aha, bo wczoraj żeśmy... Wczoraj była ciężarówka. No dobra, no ale poszły, nie? No. Ciężarówko to wyjdzie jak marzenie. Simon? Patrz. Ja ci ustawię się. Patrz, taki kąt zawsze. O, ty, ten. Zapomniałem wziąć... Szczypiec? Ty, zresetował mi, kurde, ja pierdzielę. Człowieku! Ale co? No zresetowałeś mi, kurde, mój podnośnik. No nie gadaj jeszcze. Jezus Mario. Ale to gdzie jest mój w takim razie? Pod wodą. No to muszę... resetuj wszystkie. No to muszę wszystkie... Dobrze mówią, może lepiej kupić mocniejszy traktor. Ale powiedz mi, jak ty to odróżnisz? No, traktor masz do mnie pytanie, no. Ja nie wiem, jak to odróżnić, tak, stary. Dobrze mówią. Wiesz co, to się tak odróżnia, że patrzysz na mapę, jak zaznaczasz dany element, to ci pokazuje mógłbyś na mapie, gdzie on stoi. Mógłbyś miejsce, żebym mógł ci ustawić tą przyczepkę, żebyś tutaj... Wiesz co, mogę, ale ja i tak już nie będę na nią ładował, bo przecież drewno stoi tam, gdzie ja ładuję. Na tą to wy se załadujcie. Chyba, że mi tu ją postawisz, a tamtą gdzieś tam z przodu. No ja postawię, żebyś miał... No musisz mieć co do roboty, a ja objadę. To weź mi ją tu gdzieś postaw. No wiesz, za traktor nie płacimy, tak? No. A za skorpiona płacimy. Tu gdzieś mi ją postaw. Ale jakie są ciągniki, pokaż mi. No my mamy tego Zetora, mamy 73 konie, nie? To za 100... To nie, my, to za 138... Bonkol jeździł 130 koni. Gdzie on jeździł 130 koni? Który? Bo on jeździł, już ci powiem, który. On jeździ... Proxima Power 120, a HD. Forterra.
Forterra HD. No, to ma 93 koni, 127 koni, tak? No, to są kilowaty, no, tak? No, to teraz to w cenie tamtego, tego, no. Ciężarówki, czyli ciężarówki, tak? Mamy takiego 165, to nie jest duża różnica. A ciężarówka ma ile sama w sobie? Dobra, a ciężarówka MAN ma 480, no jest różnica trzykrotna. Jeśli nastawiamy się na transportowanie dużych i ciężkich ładunków. Wiesz co, ale ciągnik nam jest potrzebny, bo dużo, wiesz, pola by trzeba, w końcu będziemy musieli robić na tej roli, nie? No, nie, no bardziej jest uniwersalny na pewno dla nas, nie? Ciągnik jest najlepszy, jak świnki będziemy ciągnąć. A czekaj, a potem no jeszcze droższe coś jest? I dużo droższe. Ile tych ciągników tam jest do wyboru, żebyśmy znów nie kupili jakiegoś takiego, że... Może Lamborghini sobie kupimy. 189 tysięcy. No ale patrz, jak teraz byś kupił ciągnik, no, to on będzie ja stał. Tak nie będę umiał tego drewna, wiesz? Nie wiem, tu nie ma rozbiegu. No, ustawiłem zobaczymy. Tam, gdzie ich pokazywałeś. No wiem, ale to nie jest chyba dobry pomysł. No czekaj. Nie, no stój! No popatrz, jak już jestem idealnie. No teraz to mi tego na pewno nie przestawiaj, no. Jezus. Nie jest tak źle i tak niedobrze, więc wiesz, nie. Oddawaj mi moje zielone dobra. Widły. Jest. Dobra, weź sobie. Czekaj. Nie to. Całość, o panie. No. Idę pom. A czekaj, to stój, zostaw to. Bo teraz trzeba zestartować tamte, bo ich nie ma. To są. Ale to nie wiem, czy to jest EZ30. W kolejności to będą te. Teraz nie wiadomo. Stary, teraz nie wiadomo, no. Co jest, nie wiadomo. Tu są widły takie, te widły do drewna. No i co, zestartuję i te ci znowu znikną, pokaż. Zniknęły? Nie. Nie, no to stój i teraz widły te do drewna były. To od prawej strony trzeba. Kurde, źle to ustawiłeś. Dobra, mamy to. Widzicie, teraz jak stoi ta przyczepa, to ja muszę taki duży rozbieg brać, żeby one, to drzewo się zdążyło wyprostować, tylko że ono się chyba i tak nie wyprostuje, bo nie. No. Teraz muszę tu przejechać, znów skręcić i liczyć na to, że... No ale ono nie pójdzie. Dobra. Jezus Maria. Maską nie prostuje. To trzeba odpowiednio ustawić te widły, żeby kurde je potem można było łatwo zapiąć. A tak to... Kupcie Valtra z najlepszym silnikiem, mówią. Znają się tutaj chłopaki, wiesz? Nie, trzeba zobaczyć ile mocy to potrzebuje ta maszyna, która sama kultywuje jest. I sieje. Wiecie, bo to będziemy celować, żeby w polach to mieć, nie? Simon, wiesz, o której mówię? Ty wiesz. Ten, no, to co all in one, tak? Tak. Trzeba sprawdzić ile... O, kuźma. Dobra, jest. Player, czy warto kupić tą grę? Chłopaki, jak uważacie? Warto kupić tą grę? No, jest fajna. Ale ze znajomymi przede wszystkim, jak no, macie kogoś. No, też, tak, też jest bo samemu to jest. Taka nuda, nie? Znaczy nuda, no. Znaczy nawet nie tyle chodzi, że nuda, tylko po prostu fajnie jest mieć pomoc przy jakichś takich pracach właśnie, nie? Że ktoś jeden robi to, drugi robi tam. Ale znaczy, samemu też może sobie grać, bo przecież samemu sobie włączy samemu. Tego. Nie, no to... Ale ta gra jakby nie miała multi, to ona by była na kilka godzin, a tak jest pewnie na no co ty, jak masz własne pole, to tam wszystko robisz, wiesz, ze swoimi pracownikami wynajętymi, bo ty ładnie pracują na twoim polu, nie? No dobra, no. A no na i pewno zawsze, bo tak, jak przejdziecie taką grę, to możecie iść potem na takie studia jak Koniu, nie? Prawda? To jest najgorsze. To po prostu powoduje właśnie stres. To jest taki mobbing w pracy. Bąkol, prawda? Dokładnie. Mobbing w lesie to jest najgorsza rzecz w ogóle dla pracownika. Dary. Ej, dary, jak jest przyczepione do traktora ten przód... To nie da się wybrać. Kupując traktor można wybrać wersję silnika, naprawdę? No ale to i tak tam tak, pewnie nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego szału w wyłożeniu. Można dopłacać, tak. Jeszcze raz zrobić, kurde. Ja tu ktoś zostawił z pasami tą przyczepę, ja pierdolę, znaczy ktoś. No ktoś mistrz, był taki. Mistrz kierownicy, kurde, mistrz resetowania. Nie znam takiego. A ja właśnie... Simon, ile masz kurde. Pasy? Bo Bąkol ci już dał swoją, tak? 131, chyba nie. Nie. Ja już dałem. Jak 131 nie dałeś mu kasy? Weź mu daj, ale bo nie wiem na czym stoimy. Ale nie da się kasy dawać przecież. Nie, on nie może. Aha, on musiałby wyjść. A ja nie mam ochoty wychodzić teraz.
to nie wiem. Chyba, że bardzo trzeba, że to tak ode mnie zależy, czy nie, kupimy, bo czy nie, na razie i tak nie wiemy, co kupić tak naprawdę. A, no to lepiej nie. Na razie sprzedajmy to, to kupę drewna, która tutaj jest. Sprzedajmy ją, zanim coś zresetuje przyczepkę. Znalazłem buga gry. No właśnie, moi drodzy, zgłaszamy tego buga. Żeby umyć kerszerem część, to trzeba ją odczepić, nie może być przyczepiona, bo traktuje to jako główny pojazd. I wtedy myjecie pojazd, a nie na przykład przyczepkę, czy tam dołączone szczypce. Ha! I co wy na to? Co chodzi? No, ale co, ty teraz czyścisz karszerem? Nagrodę. Nie, ja teraz bym podczepiać, bo restartowałem widły i sobie chciałem wyczyścić i teraz będę ładował. To drzewo niedorównane. Janek, no czasami trzeba, no to, że ty tam skorpionem brudnym jeździsz, to już stary, twoja sprawa. Skorpion, no. Wiesz, to jest wypożyczone, jak niech go wymyją, jak wrócimy do, wiesz, do zakładu, to niech sobie go czyszczą. Wiesz, to ja myślę, że trzeba reprezentować. Za 35 tysięcy dolarów za dobę, to wiesz. Stary, to powinny czy być to są rzeczywiste ceny? Naprawdę ktoś jest w stanie 35 tysięcy dolarów za dobę zapłacić wynajęcia maszyny? Nie, no to są takie ceny, wiesz. Nie, na pewno tak jest. Gdybyś ty się zastanawiał. Te sprzęty kosztują majątek, nie? Normalnie. No, ale nie, no nie aż tyle, nie? Ja bym obstawiał. No ile on może, ile tak taka może maszyna być, może kosztać? 5 milionów? Co się dzieje? Może z jednym drzewem się teraz będę spuszczał przez pół godziny. Ty już kolejny raz o spuszczaniu, ty. No dzisiaj właśnie, masz, no, dzisiaj ale dobry mi się dzień to kojarzy ma tylko z myśleniem nad tym, jak je ułożyć, a tobie to się, nie wiem, z czym kojarzy. Na linie, ja myślę, no, w górach, nie? Dokładnie. No, nie. A myślicie, co mi się podoba? Że Janek nie potrzebuje też systemu multiplayer, żeby sam ze sobą, żeby z kimś pogadać. Wtedy może sobie pogadać ze sobą. Gdzie jest ten obciążnik, bo mi brakuje ten. 35k za dzień, a z drewna masz pewnie 4 razy większy. Ale czekaj, Janek, ciekawy jestem, czy z pracownikiem, wiesz, bo jeszcze pracownikowi byś musiał. No właśnie, no. To przecież takie coś obsłużyć, to kurde, tego nie uczą w zwykłej szkole do obsługiwania skorpionów. W Australii tego nie uczą pewnie. Stary, to pewnie uczą w tam Arabii Saudyjskiej, tam skorpiony żyją. Albo, no, albo w Hogwardzie. Albo w Egipcie może. Dokładnie, w Egipcie, o. Dobra, pnę to i tyle, no najwyżej pójdzie bokiem. A! Idzie bokiem! Kurde, nie, poszło dobrze. Patrz, powiedz mi... Pracownicy poprawią, wiesz? Kiedyś się no mówiło... Właśnie, tak sobie pomyślałem, jeszcze nie chciałem tego głosu mówić. Janek, jak się chodziło do szkoły, to no, kiedyś były takie super, kurde, memy, na przykład i się mówiło w szkole, ale urwał, albo nie, coś takiego. A teraz co to mówią młodzi, powiedz mi? No to co jest teraz memem? A co jest memem teraz? To się obejcuje. Abstrahuje? Tak. Kurde, otwieraj to. Mówisz, to się obejcuje i wszyscy już wiedzą i mówią ha ha ha. I wszyscy ha ha ha. Obejcuje się. Fejka, ha, ha. Ja już fejka tam chyba nie ogląda się. Co jest modne teraz, powiedz mi? Czy na fejsie, fejk jest modny? Na pewno tablica na fejsie. Na fejsie. Dobra. To jedno drzewo mi zajęło tyle, co trzy inne. Widzisz, i sam przyznałeś się do tego, że marnujesz czas firmy. Ale wiesz, ale nic nie pęk. Ale nic sam słowem się odezwać nie może, nie? Sam sobie nie da, kurde, wiesz, że sobie premii nie porobi, nie? Znaczy ja jestem na minus 1 dolar, euro. A to w ogóle w euro jest wszystko liczone jeszcze do tego, to nawet nie są dolary. Panie. Trzeba było ten ciężarek sobie trzeba było zresetować przy okazji i go wziąć jako przeciwwagę. Dobra. Opie, ty fajna przeciwwaga, 1000 kilo. Dobra. Pytanie na czacie, ile ten Bonkol ma lat? Ja mam 16. 16. A jak wam nie podoba się, to się nie śmiecie, bo też tyle mieliście. Albo my będziecie mieć. O. Widzę, że a... Co się teraz, o czym się mówi w szkole, a oni show up, a to nie jest mem. No ale może no, tam wiecie, są jakieś, nie wiem, co wczoraj na show upie wieczorem było? A widzieliście a myszkę? Mówię... Myszka Miki. Ty, a widziałeś na myszce TV co jest? Ty Simon zaskanał myszka TV, myszka Miki a ja TV. Ja widziałem live'a stary, ja live'a. Stary, myszka Miki TV wrzuciła content stary z alkoholem. No, ale wrzuciła tego live'a? Nie, live'a nie, ale jest nowy odcinki już, stary, jakiś kumpel przyszedł do niego. I wódkę piją z myszką.
Ale to czekaj, serio? No chyba mówię się ci. Znudził ten kanał. Wyobraź sobie, Simon, dzieci, że ktoś zrobił kanał niby taki dla dzieci. Taki typowo taki, dla dzieci. Nie, ale młody, taki creepy. Wiesz, taki mega creepy, że wygląda jakby pedofil jakiś zrobił, nie? Ja pierdzielę. Znaczy no może nie, nie aż tak, wiesz, no nie jest taki, znaczy, ale jest tak wydaje po prostu... Jak dziecko zobaczy, to potraktuje jako... Nie, 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 że pedofil, ale jest taki, wiesz, jak jest... No taki, no wiesz... To, nie, myszka jest, słuchaj, strój myszki jest jakby po kwasie, nie? I taki głos. No taki jakby, wiesz, z jakiegoś, kurde, jakby ktoś sam go uszył i takie ten. No i teraz myszka tam rzuca jakieś piosenki, gdzie fałszuje i niby śpiewa let it go, nie? I tak dalej. I nagle myszka zrobił live'a i tam pił WD i grał w gry różne fleszowe. A teraz myszka w ogóle ten patrzy na kanał i jakiś jest koleś się przebiera w jakąś taką dziwną maskę i przyszedł do niego, że to niby jakiś wujaszek czy nie wiem co to tam i wódkę piją. I się zastanawiam, czy to jest ktoś, kto zobaczył YouTube'a i powiedział, kurde, ja muszę na tym YouTube'ie zarobić, zrobię kanał dla dzieci, a później nagle stwierdził, ej, toś chyba nikt tego nie ogląda. Wypije wódkę i zrobimy, kurde, wiralowy, myszkowy kanał, nie? Ja tylko, że jakby on jest tak mało popularny, że no nie, to tak nie działa, nie? No bo to ja o tym wiem i bąkol. Ja, ty się na przykład teraz dowiedziałeś, może ty komuś powiesz, nie? Widziałem taką myszkę i wtedy tam wejdą sławni ludzie, sławni YouTuberzy i w końcu myszka stanie się sławna. Masakra, to nie powinno być promowane. No ale widzisz, już zaraz o tym powiedziałem. Czemu Bąkol nie jest w szkole? Temu? To jest szkoła życia. Już no ludzie, myszkę teraz. Macie odpowiedź. Ej, ja muszę przerwę jakąś zrobić, bo ja już mam półtorej godziny odcinka. Ja muszę suchy prowiant od szefa zjeść. Kurde, mówię wam, ale byśmy zarabiali, jakbyśmy mieli swojego skorpiona. O, szef mi kupił ten. Ale byśmy mieli bogaci. Ej, Bąkol, to na dwa baty widzę tutaj. Czekaj, wiem, ale uspokój się, bo jeszcze z dwoma nigdy, wiesz. Nie miałem do czynienia, więc próbuję mocno. Jak to, może jakieś... Kurde, jest inne miejsce, do którego można by... Czy z tym tutaj? Janek mam jechać zaraz od razu? Wiesz co? Tym będę tak jechał po tym. Nie zbieraj tego za dużo, bo jedź, potem będzie masakra z tym. Znowu. To już za późno. Aha, czy już jest przepakowane? No już jest przepakowane, nie? Bąkol jedzie ze szczypcami, kurde. Daj, czekaj Bąkol, weź mi daj pojechać. No. Ja chcę pojechać, bo ja chcę zobaczyć, co to za historia jest z tym, że to nie chce jeździć. No to dozjedz sobie, ja też się pokażę, no z ja chcę to specjalnie zobaczyć, nie? Ja próbuję w nowym miejscu. Nie, no, ale musisz tyłem. Ja tam jadę, kurde, ja nie uwierzę w to. Ja tu poczekam, kurde, na tą akcję, bo to obawiam się, że to będzie kurde. Oh fuck. I co? Zarzuca, i co? Zarzuca tym, no nic, na razie jest dobrze, dalej. Po prostu trzeba wolny tylko jechać. Bo on no podnosi chyba ten ciągnik. Dalej. No to tam ten przegub się nie zgina, nie? Dzięki motyl. Widzę, że się sprzedaje drewno. Bąkol, powiedziałem facetce, że jesteś chory. Dzięki wielkie. Kurde, Nefro, ty to jesteś ziomek jednak z ławki. Najlepszy. Czekaj. No, jedziesz? No. Dobra, ja zrób tak jak ja. Spoko. Niech Janek to i tak spoko, ja to rozkminię. Dobra. Zobaczymy to. Zobaczymy ten dramat w ilu aktach on się będzie odbywał. Dobra, wszyscy, czy streamy, oglądamy teraz to. Przegub. Popatrzmy wszyscy. Mistrz kierownicy, gumowa kaczka. Aha, bo to jest tak i on wtedy prostuje sobie te koła, dobra. Kurde, ale ja oddaliłem mapę najmocniej jak się da. Ja tak samo. Powiem wam tak, Janusz by się tu przydał. No Janusz by się przydał, ale powiem ci, że ja nie wiem, nie? Czy Janusz kobuta musisz włączyć, doli, wiesz, bo to jest niebezpieczna sytuacja. Jak się odczepia teraz te pasy? Na L, ale musisz mieć na G aktywną włączoną. Ostatnia rzecz w ciągniku. Odczepiaj. A patrz, on na łatwo, bo ja mu pokazałem, jak to najlepiej zrobić. No teraz sobie da radę.
I teraz tak też po skosie musisz. Tak, no, po skosie musisz dojeżdżać. Jeszcze jakiś kawałek został. No, poszedł. Dobra, poszedł. Pod skosem musisz wyjeżdżać, bo ten przebóg tam, on się nie zginę tak. Znaczy góra dół się nie zginę i by mi do prawej, podniósł, do prawej, do prawej, do prawej. W czaju o co chodzi. Bo go podnosi mu dupę, widzisz? No dlatego widzę, widzę. No dobra, no wyjedziemy. On ma napęd na cztery koła chyba ten traktor. Dobra, jedziemy. No i pojechali, no i co, trudne to jest. No dobra, to nie trzeba kupować, bo właśnie ja wiesz, ja w innym miejscu zrzucałem i tam było trudniej. To po prostu trzeba umieć, tak? W ogóle. Chciałem pikołka zrobić jak Daniel Magical. Patrzcie, trzech muszkieterów. Ale patrzcie, żeśmy teraz na tym transporcie, tu i tym twoim, żeśmy 30 tysięcy łącznie zarobili, nie? Tylko że musi pracować ta maszyna, nie? No jak ona nie popracuje, to kurde zbiedniejemy. Można chyba ulepszyć ciągnik w sklepie, ja nie wiem czy silnik można mu ulepszyć, można? Tak podjedziesz? Simon, czekaj, bo już się wjeżdżamy w siebie. Co, Simon? Słucham? Da się w ciągniku silnik polepszyć, jak się podjedzie do sklepu? Nie. A, widzicie, no. Znaczy, przynajmniej w tym moim się nie dało. No to w tym naszych to są chyba jakieś zatorki słabe takie. Ile kosztuje ta coś? Wiesz co, robot 300 tysięcy ponad. Czyli musimy 10 takich podwójnych. 20 przyczep, to nie jest dużo, 20 przyczep. Jak my to robimy? Aha, bo jeszcze musimy wydawać na ten, no tak połowa kasy idzie na wynajem. Kurde, stary, tu jest Warsong. Tutaj już nic nie ma. Ashen Vale. Wypalone. Najgorzej. Ty, właśnie, ty sobie sam ustawiaj przyczepę jak chcesz. No teraz jak mam, to sobie ustawię sam, nie? Nie, za każdym razem, po prostu będziesz wsiadał, ustawiał, nie? I skończy się po prostu to... Tylko nie wiem, czy mi później się nie będzie dało wyjechać, wiesz? Nie to. Ciszej muza już. To akurat jakiś głośniejszy kawałek. To jest sporo jeszcze rozrzuconego drewna, trzeba to pozbierać. No. Dobra, ja myślę, że tak będzie dobrze. Z góry będzie mi to... Nie wiem, zobaczę. Ty, coś odczepiłem i cały ciągnik poszedł. O kurde. Bo to musisz... Doli odczepiłeś. Tam w prawym dolnym rogu masz ikonkę ciągnika i masz takie oznaczenia jakichś sprzętów, które masz podpięte. I na G przełączasz ten, który chcesz mieć aktywny. Ale skąd wiem, który jest? No jak? Aha, dobra. Masz podświetlony, no. Dobra, odczepiłem, tylko że widły mi zostały z przodu. Kolejna psuja. Dobra, ja robię przerwę. Ja robię przerwę. Bonkol widzę, że tu już się zabrał do roboty i... No ja będę tutaj wrzucał. No, więc zapraszam na stream NVIDII popatrzeć jak Bonkol, co Bonkol zrobi, nie? Uwaga! Ja się tego boję. Uderzysz w dno i ci to całe to wszystko poprzestawię. To ja tak przewiduję. Idę.